start. 12 km przed nami. Widzimy się za godzinę z hakiem. Powodzenia. Mam nadzieję, że zwalę. I ruszyli. Witam was serdecznie. Z tej strony Sza. Jestem waszym komentatorem, a będę komentował ultramaraton Nowe Granice 23 lutego 2019, w którym wystartowaliśmy razem z moim kuzynem Mateuszem w duatlonie, w sztafecie duatlon. 103 km. Niesamowita zabawa, dużo potu, wczesne wstawanie i bardzo dobry wynik. Obaj pobiliśmy swoje rekordy, więc mam wam sporo do powiedzenia. Po pierwsze, jak to wyglądało? Widzicie już Mateusza, który wystartował o godzinie 6.00. Tak, chce się niektórym ludziom wstać wcześnie rano i coś zrobić ze sobą. W ogóle jak to wygląda? Zobaczcie, ludzie z latarkami biegną po nocy przez las, jakby się dokądś spieszyli, a spieszą się na metę. W sztafecie, w duatlonie sztafecie, mamy biegacza, który musi pokonać 15 km, następnie kolarza, który musi pokonać 73 km, następuje druga zmiana i kolarz znowu przekazuje wirtualną pałeczkę biegaczowi, który znowu pokonuje 15 km już do mety, czyli do punktu wyjściowego, bo 103 km, nazwa Nowe Granice, to granice nowe administracyjne Zielonej Góry. W tym samym czasie, kiedy Mateusz jest już, no nie, jeszcze nie w połowie, sprawdzamy sprzęt. Buty są, rękawice są, suche ciuchy są, telefon jest, portfel jest, dętka jest, mam tylko jedną dętkę, także limit kapci jeden dzisiaj, zero. Zero. Dobra, kapci. Spadła. A spadaliśmy o jakieś 6.25 przed wpół do. Było tak ciepło. Akurat na tamten dzień zrobił się mocny mróz, mieliśmy minus 7 stopni. 23 minuty, jest 18.07, spodziewamy się Mateusza 5 po. Dobrze liczę? 23 minuty. Spoko, czyli będę miał jakieś 12-15 minut na dobrą rozgrzewkę. Pierwsze z 5 km lecę leciutko. Mocna rozgrzewka tutaj nie była potrzebna. Mateusz jest już blisko, biegnie w bardzo dobrym tempie. Miał być trochę parę minut po godzinie 7, tak też się stało, był bodajże 9 czy 10 po 7 na miejscu. Ja w ramach rozgrzewki zrobiłem coś zupełnie nowego. Zrobiłem zimny prysznic i zadziałało to świetnie. W ogóle mnie nie przeraziło wyjście na ten mróz. Byłem ubrany normalnie, a miałem się rozebrać do bardzo lekkiego aerodynamicznego ubrania. Tuż przed zmianą, kiedy już będę widział Mateusza, że przybiega. Wschód słońca, coś przepięknego, niebo mieliśmy śliczne, Mateusz zaczynał po ciemku, a przybiegał, no jeszcze była taka szarówka, kiedy przybiegał, dlatego ja miałem dwa kaski, bo kask Aero ma ciemny, bardzo ciemną szybkę, więc nie byłem przekonany, czy pojadę jeszcze w tym ciemnym, czy w moim zwykłym kasku MTB. Mateusz biegnie. Kto nam każe o tej porze w mróz jeśli iść na rowerze i biegać? Dobre pytanie. Niektórym coś po prostu każe. Jesteśmy już na miejscu, kilkaset metrów od punktu zmian. Ja jadę na Meridzie Mission CX, a mamy... Stuwa jest. Tak jest, mamy dwóch filmowców. Jeden jedzie na E160, czyli na Enduro, na Pszczółce 2. A mi było ciepło, mi było po prostu ciepło. Jedziemy teraz już do strefy zmian, a w tym samym czasie nasz drugi filmowiec jedzie na Kelisie Tygonie za Mateuszem, za moim kuzynem. Siódła równo. Siódma równo, dobra, czyli ja już się nie wracam, czyli ja sobie tutaj rower postawię już i tu się będę rozgrzewał. A Mateusz jest już blisko, trzyma dobre, równe tempo. No to było świetne tempo. Mateusz dużo pracy włożył w to, żeby tutaj wystartować. Biega już w maratonach, ale w takich terenowych biegach jeszcze nie biegał. Jest już na miejscu, ja już go widzę. I teraz musimy jak najszybciej dokonać zmiany w strefie zmian, co nie jest skomplikowane. Polega to w zasadzie na przekazaniu numeru, który widzicie, 447. Numer na pasku ma Mateusz, przepina mi pasek i ja będę zaraz zasuwał. A wygląda to tak. Chodź,
Mati, daj. Dobra, to są ciuchy. I poszli. A nie było tak pod górkę, bo Mateusz pojechał świetnie. W strefie zmian nie wolno rowerzyście jechać, musi biec. Tak dokładnie, tak samo jak w triatlonie. W tym momencie wskakuję na myszę i jadę. Ale na samym początku tych zawodów widzę przed sobą zawodnika na rowerze, który skręca w lewo. Tu jeszcze był krawat na drzewie z lewej strony, więc pędzę, żeby tego zawodnika dopędzić i przepędzić i prześcignąć. Jak to się okazuje, była to zawodniczka, chyba o imieniu Ewa. Pozdrawiam ciebie serdecznie, bo ona za moment też krzyknie do mnie: dajesz szaj, ja do niej też tam krzyknę. Po czym będziemy się zastanawiać, czy to aby... O, jedzie bajko. Czy to aby jest dobra droga? To nie była dobra droga. Teraz już pokazuję wam powrót. To jest właściwa droga i myślałem, że około 4 minut zajęła mi ta cała operacja. Straciłem 2,5 minuty, bo miałem to sfilmowane prawie że w całości, więc 2,5 minuty jesteśmy teraz do tyłu. Co trochę utrudnia mi kwestię rozgrzewki. No, 2,5 minuty zmierzone, to krzyczę do mojego filmowca, który w tym momencie rusza za mną. A tu? Nie nakrzyczałem na kierowcę ze złości, tylko dlatego, że jechał trasą zawodów beztrosko, nie patrząc się w lusterko, i skręcał mi w prawo, więc nie chciałem skończyć na jego lusterku. Jazda niesamowita. Ten poranek, ten mróz, to niebo, wpada się w trans, przeżyjcie to. Nie musicie jechać na wynik, nie musicie nie wiadomo jakich miejsc zajmować. Spróbujcie tego. Nie będzie wam się chciało wstać tamtego dnia rano, nie będzie wam się chciało wyjść na mróz, ale wyjdźcie. No, wrażenia wam gwarantuję, totalnie świetne. Jeszcze raz, 103 km, Mateusz już przebiegł 15 km, ja jestem teraz może gdzieś na 5 mniej więcej kilometrze. Czuję się bardzo dobrze. Doganiam i wyprzedzam kolejnych zawodników na rowerach, więc nie walczymy tutaj o miejsca w czołowej trójce, ale jedzie nam się, znaczy mi się jedzie bardzo dobrze, a Mateuszowi biegło się bardzo dobrze, więc wszystko wygląda świetnie. Jeżeli chodzi o Przełaj okazał się być bardzo szybkim rowerem i myślę, że był szybszy ogólnie na tej trasie. Natomiast na wybojach był zdecydowanie wolniejszy, zaraz jeszcze parę miejsc wam pokażę. Tutaj było jedno z niewielu miejsc, gdzie można było się napić. Woda jeszcze była niezamarznięta w bidonie, ale popatrzcie, co się dzieje. Po prawej stronie stoi mężczyzna z kubkiem, a ja do tego mężczyzny jadę, więc tu musiałem wyhamować i pojechałbym prosto. Nie pokazujcie nigdy zawodnikom za pomocą kubka, dokąd mają jechać. Jeszcze raz widzimy, stoi z prawej strony, podnosi kubek jak na bufecie, za nim woda, więc wyciągam rękę, a on mi kubkiem pokazuje: skręcaj gościu w lewo. Więc skręciłem w lewo i pojechaliśmy dalej. Oczywiście nasi filmowcy nie jechali przed nami, nie chowaliśmy się w tunelu aerodynamicznym za nimi, nie podawali nam jedzenia, nie podawali nam żadnych informacji, między czasów mieli nas filmować. Tutaj na wybojach, no, czuć było wyraźnie, że ta oponka 32 czy 33C? Aż popatrzę. 33C, zawsze mi się to myliło. Oponka 33C z ciśnieniem powyżej 40 PSI w przednim i tylnym kole, no, dawała po tyłku. Mam też wrażenie, że fajnie by było mieć trochę dłuższą sztycę, czyli krótszą rurę podsiodłową, bo fajna, karbonowa, wyprofilowana w tym rowerze sztyca jeszcze lepiej by się wyginała. Uważajcie bardzo, bardzo trzeba było uważać na takie pokruszone, gdzieś tam potłuczone kawałki betonu, cegły czy dachówki. Na nich można przykapciować i koniec, można złapać kapcie od razu w dwóch kołach i tyle. Miałem przy sobie jedną dętkę, z przodu miałem koło z dętką zalane mleczkiem, z tyłu miałem tubelessa, czyli oczywiście koło zalane mleczkiem. Piękna przygoda, cały czas trzymam kadencję 90 parę, czuję parę w nogach. Na początku trochę przycisnąłem przez, no i jakby nie patrzeć, te nerwy zgubienia gdzieś tam trasy, ale to jest wszystko w takim flow, czuję się świetnie. To są bagna z zeszłego roku, które w zeszłym roku trzeba było pokonywać powoli po lodzie. W tym roku można było zrobić coś takiego, żadnego tam przechodzenia przez rów, przez kładkę, więc tutaj myślę, że dwie około minuty zaoszczędzało się w porównaniu do poprzedniego roku, więc nie liczę sobie, porównując zeszły rok, moich manowców dzisiejszych. Tutaj mamy pierwszego zawodnika, który wyprzedzony będzie chciał poszukać trochę darmowej energii chowania się w tunelu i wyprzedzony przyspiesza, siada mi na koło i tak już będzie jechał. Nie będzie mi dawał zmian, nie będzie współpracował,
i dużo wam powiem o taktyce w miarę jak ten film będziemy oglądać. Cały czas widzicie, mam stabilną sylwetkę, nic się nie dzieje z moją miednicą, nic się nie dzieje z moimi plecami. Była siłownia, była ścieżka zdrowia, było bieganie, są mocniejsze mięśnie głębokie i jest jeden mocny, poważny błąd i bardzo dobra lekcja dla mnie tak wcześnie w sezonie na cały ten rok, o której powiem wam pod koniec, jak to już się zacznie dziać u mnie i to już niestety nie było filmowane za bardzo, bo filmowiec mój już odjechał, kamery były już wyczerpane. Tu w tym momencie sprawdzałem, czy nie mam kapcia z przodu, ale tam było tak delikatnie wyboiście, że miałem wrażenie, jakby moje koło mi tam pływało, ale nie wszystko było dobrze, więc mogłem cisnąć dalej i tak też cisnąłem. Tutaj mamy elementy, no właśnie, szerokiej drogi, która wydawała się bardzo szybka, jednak cały czas trzeba było gdzieś tam omijać kałuże, zamarznięte kałuże, lód, a bliżej brzegów korzenie, bo im bliżej drzew, tym większe prawdopodobieństwo najechania na korzenie, więc tam trzeba było bardzo uważać. Cały czas dopadamy jakichś zawodników i ich wyprzedzamy. Pamiętajcie, że tutaj niektórzy jadą w takiej sztafecie jak ja, ale niektórzy jadą na rowerze całość, a jeszcze inni sami biegną, jadą i biegną. Więc to już jest naprawdę ultramaraton. 73 km na rowerze dla kogoś, kto jeździ regularnie, nawet nie jakoś super trenuje, to nie jest bardzo, bardzo dużo. Tutaj widzicie, jakie wyboje były i zdecydowanie takie wyboje bardziej się czuło na przełaju niż na góralu, natomiast przełaj był szybki. Przełaj był naprawdę szybki, jechało mi się dobrze. Sporo ćwiczyłem też jazdy w pozycji aerodynamicznej, mam kask aerodynamiczny, mam obcisłą odzież, której nigdy prawie nie jeżdżę, tak obcisłej, więc sporo czasu spędziłem tutaj w pozycji aerodynamicznej i bardzo dobrze. Niestety na tym etapie jesteśmy, nie wiem dokładnie, mniej więcej na wysokości, na 30 km już zamarza ustnik od bidonu, zaczyna się pojawiać taki szron w środku też bidonu i niestety w ciągu całych tych, niecałych 3 godzin wypiłem około 100 ml płynów. To jest zdecydowanie za mało, bo przecież do tego spożyłem prawie całe 4 żele. Miałem 4 żele od Unita, a w dwóch bidonach miałem w jednym wodę, a w drugim izotonik od Olimpa. No za dużo się nie napiłem. To by trzeba było rozwiązać na przyszły rok jakoś inaczej, ale przecież było tak ciepło. A właśnie na dzień ultramaratonu zrobiło się zimno. Przecież teraz znowu jest cieplej. I tak byśmy nie marzli teraz porankiem. No na takich kamolcach przełajem się jedzie w porządku. Całkiem w porządku. Jeżeli ktoś zna Jany, to tam za Janami na tym takim nierównym asfalcie trzeba było uważać, żeby nie łapać kapcia. Mamy kolejnych dwóch zawodników. Serdecznie pozdrawiam obu. Jeden z Rantu, czyli tutaj z Zielonogórskiego Klubu, bardzo fajnych zawodników, a drugi ze Świebodzina, to ten, który mi pomógł, kiedy złapałem kapcia jadąc do Niechorza. I widać, że też chcą się z nami załapać. Widać było wyraźnie, że jadą wolniej od nas. Tak samo jak ten pierwszy zawodnik, którego złapałem, jechał wyraźnie wolniej ode mnie. Jednak przy prędkości 25-28 km na godzinę jazda komuś na kole to jest zaoszczędzenie kilkunastu do kilkudziesięciu nawet watów, w zależności od tego, jak się ustawimy, więc daje to sporo. Poza tym daje też mentalny odpoczynek. Patrzysz na przednie koło, ewentualnie na dziury i jedziesz. Zobaczcie tutaj, jeżeli na zakręcie jesteście wolniejsi, to po wyjściu z zakrętu musicie tak jak ten zawodnik z tyłu nadganiać, żeby trzymać się paczki, więc trzeba płynnie, fajnie wchodzić w zakręty. Tak wygląda nasz pociąg i taki właśnie pociąg Szajbajka ciągnął chłopaków przez jakiś 50 km, coś między 40 a 50 km jechałem. I teraz o taktyce. Dlaczego nie próbowałem zerwać tych zawodników, skoro wiem, że nadrobiłem do nich dużo minut, dogoniłem ich, więc byłem szybszy, przynajmniej do tego momentu, kiedy ich dogoniłem. Dlaczego nie walczyłem o to, żeby oni dawali zmianę, jeśli nie dawali zmiany, dlaczego nie zwalniałem? No właśnie dlatego, że kiedy ze dwa razy pokazałem, żeby dali zmianę, żeby dali mi chwilę odsapnąć, prędkość nam wyraźnie spadała, czyli nie chcieli jechać z taką prędkością. A ponieważ ja doganiając ich już miałem ja nad nimi przewagę czasową, to też specjalnie nie walczyłem. Poza tym kolega ze Świebodzina, dobrze pamiętam, że Mateusz, powiedziałem mu, że jestem mu to winien i spoko, mógł sobie jechać za mną. Więc tutaj pod względem taktycznym nic więcej nie było do ugrania. Zobaczycie moment, w którym było bardzo łatwo ten pociąg rozerwać i prawdopodobnie już tak zostać do końca, ale to jeszcze za chwilę. Nawet nie wiedziałem dokładnie, co się ze mną dzieje, ale nie interesowałem się, nie oglądałem się za siebie, wiedziałem, że zawodnicy za mną jadą, więc wiedziałem, że po takich prostych ścieżkach przy wysokiej prędkości
wiedziałem, że najprawdopodobniej będą się trzymali tutaj na kole i problemu z tym nie miałem, jechałem swoje. Przejeżdżamy w tym momencie nad S3, czas, żeby coś zjeść, coś wypić. Niestety, no picie nie było łatwe. Tutaj jeszcze poszedł jeden żel, który chciałem popić, ale w tym momencie bidon był już zamarznięty całkowicie. I to był w zasadzie ostatni moment, kiedy jeszcze wziąłem łyka nawet nie lodowatej wody, ale takiej wody z lodem, bo ona już miała w środku grudki lodu. Nie dało się tego rozbić, ustnika nie udało mi się uruchomić. Teraz widzicie, chłopaki za mną też coś próbują przekąsić i się czegoś napić. No nie ma szansy, żeby ten bidon mi zadziałał. Więc jedynym rozwiązaniem tutaj było odkręcenie nakrętki, napicie się. Nie wiedziałem, że w środku będą mi już takie grudki lodu pływały, więc było naprawdę zimno. Rano było chyba minus 7, teraz kiedy jedziemy w okolicach godziny 8, to będzie gdzieś minus 5 stopni. Mniej więcej taka temperatura. Więc to był ostatni moment, kiedy się czegoś napiłem. I to było kiepskie. To nie był bardzo duży. To był błąd, można to rozwiązać lepiej. Nie sądzę, żebym nie wiadomo ile czasu na tym stracił, bo nie czułem braku energii. Może tak odwodnienia aż bardzo się nie czuję, ale problem leżał gdzie indziej, o czym zaraz wam powiem. Teraz przyjeżdżamy pod torami, jesteśmy myślę teraz mniej więcej na 45 z 73 km na 40, może coś takiego. Cały czas szybka droga, to są niemalże wszystko szutry, tyle że w niektórych miejscach są bardziej podziurawione kałużami, dziurami, w innych mniej. Tutaj mamy podjazd, na którym ten pociąg mógłby się nam rozsypać, gdybym próbował go rozsypać, chociaż oczywiście mógłbym za jakiś mocny interwał tutaj na tej górce, tu jest stromo, jadę tutaj na najniższym przełożeniu, mógłbym za to zapłacić później oczywiście. Nie oglądałem się za siebie i nie wiedziałem, że dwóch kolegów tutaj mocno cierpiało na tym podjeździe. Więc podjeżdżam sobie podjazd swoim tempem, wiem, że jeszcze jest dużo kilometrów. I moim zadaniem było na ostatnich kilometrach przyspieszyć, co mi się nie udało, ponieważ na ostatnich około 5-6 kilometrach zdecydowanie zwolniłem. No i zwolniłem z dwóch względów i to już chyba jest moment, żeby o tym powiedzieć. Po pierwsze, jadę cały czas w zasadzie sam, ciągnę swój pociąg. No ale co tam, to jest dla mnie w zasadzie czasówka, taki time trial w zasadzie, więc to nie stanowi problemu. Natomiast zdecydowanie za mało godzin wyjeździłem, piękna rama jest tego treka. Zdecydowanie za mało godzin wyjeździłem w pozycji aerodynamicznej, w ogóle w pozycji na rowerze przełajowym. Dlatego bardzo mocno zaczęły mnie ciągnąć mięśnie, tylne partie mięśni uda, czyli od pośladków w dół. Tam zacząłem czuć bardzo, bardzo duży ból, niezwiązany z kwasem mlekowym, niezwiązany ze zmęczeniem, to jest zupełnie inny, to jest typowy ból taki po naciągnięciu, tylko że bardzo mocnym. Po dwóch godzinach jazdy było już ciężko, jechałem w sumie 2 godziny 54 minuty, więc te 54 minuty to było cierpienie, ostatnie parę kilometrów to było znaczne zwolnienie. I ci zawodnicy, którzy mieli do mnie duże straty, tutaj jednego z tych trzech za mną urwiemy zupełnie niechcący, jeszcze przed metą mnie dogoni, co zobaczycie, bo to mi się udało nagrać przed samą metą, jeszcze tam na chwilę baterii mi zastarczyło w moim GoPro. Tutaj jedziemy już w stronę Jany, miejscowość, czy dzielnica Zielonej Góry. Skręcamy w lewo, jedziemy znowu na szutry i zaraz będziemy jechać asfaltem mniej lub bardziej równym. Tutaj jeszcze wzdłuż tego bruku jedziemy po piachu. Nie ma za bardzo wiatru. Dobrze czuję się w odzieży, która jest obcisła. Czuję, że jestem aerodynamiczny. Niższa pozycja, jadę sporo też w dolnym chwycie, w górnym chwycie na łapach. Kładę się też, więc czuję, że oszczędzam energii. Jedzie mi się po prostu dobrze. Tutaj jest moment, w którym powiem chłopakom, słuchajcie, dajcie mi chwilę odsapnąć. Niech ja sobie trochę nabiorę powietrza i będę was ciągnął dalej. I to od razu podpowiedź dla was. Jeżeli macie takiego konia, czy taki pociągowego mam na myśli, czy macie taką lokomotywę, dajcie jej czasami odpocząć. Gdyby ci dwaj zawodnicy dali mi czasami zmianę na 45 sekund do minuty, przecież ja tu jadę przed nimi z 2 godziny, to ja bym odsapnął i miałbym więcej siły, żeby ciągnąć cały ten pociąg dalej. No ale takiej taktyki tutaj oni nie zastosowali. No jechali sobie na kole, było przyjemnie. W międzyczasie Mateusz czeka, jest już lekko rozgrzany, ale oczywiście ubrany ciepło, tak żeby nie tracić energii. No,
Trudna decyzja, co zrobić dla biegacza. 15 km biegu, potem te 2,5 godziny przerwy, nie wiadomo co z tym zrobić, czy się położyć, czy się rozgrzewać, czy coś. To jest moment, kiedy jesteśmy już za oczyszczalnią, jedziemy już w stronę lotniska w przylepie. Ten zawodnik urwany dogania mnie, a tu jeszcze jeden, który też się pojawił. A jeszcze przed oczyszczalnią na całej prostej nie było ich widać, więc to była duża, duża strata. Jadę, ledwo tutaj już jadę, a potem ledwo mogłem się schylić, czy cokolwiek zrobić, więc to jest dla mnie też nauczka. Zdecydowanie mniej rowerów testowych i mniej kilometrów przejechanych na rowerach testowych. Muszę mieć główne maszyny do ścigania się, do których jestem przyzwyczajony, zbikefitowany i super. Podjeżdżamy teraz do strefy zmian, gdzie nie wolno wjeżdżać rowerem. Tam widzicie kolegów, którzy na rowerach wjechali. Ja już biegnę. Zresztą jest. Teraz widać to z drugiej strony. Sędzia krzyczy, żeby zbiec z roweru, a już dużo dalej ta strefa się zaczęła. To jest dla bezpieczeństwa. No i czas na zmianę. Przekazujemy numer. I Mateusz biegnie ostatnie 15 km na boisko, do boiska szkolnego, z którego zaczynał o godzinie 6 rano. Wszystko ogarnięte. I nasz filmowiec, który jechał z Mateuszem od godziny 6 rano, znowu jedzie za Mateuszem. No i zostaje teraz już wiemy, godzina 20. Pierwszy czas Mateusza, czyli pierwsze 15 km to godzina 10, drugie to godzina 20, z tym, że tego tak bardzo tutaj nie widać, ale ostatni odcinek tych 15 km jest cały czas pod górę i trzyma to piekielnie. Nie jestem biegaczem, nie wiem ile to jest 3%, 2%, 4%, jak to się czuje, ale biegacze zdecydowanie to czują. Sam się zastanawiam, czy nie jest łatwiej przejechać naraz 73 km, czy przebiec 15, potem robić nie wiadomo co i znowu przebiec 15, bo to czy się ogrzewać, czy schładzać, rozgrzewać, czy schładzać, czy odpoczywać, czy leżeć z nogami do góry, czy spróbować zrobić drzemkę, czy to nie zaszkodzi, czy się nie powyłącza za bardzo organizm, nie pozamyka. Trudna decyzja. Mateusz biegnie tutaj bardzo dobrze, swoim tempem, pod koniec zaczyna zwalniać, zresztą widać, że cierpi Mateusz, ale słuchajcie, no Mati to mój kuzyn, odpowiedzialna praca, rodzina, dzieci, pozdrawiamy serdecznie chłopców, 5 rano, Mati zaczyna treningi, kiedy jest jeszcze ciemno, podziwiam. Ja nie muszę wstawać o 5 rano, żeby iść na trening, więc coś niesamowitego. 4 razy Mateusz musiał naprawiać sznurówki, wiązać sznurówki. Tutaj jak widzimy, strata wynosi około 8 sekund przy takim zabiegu. Takimi ścieżkami już pod koniec, już teraz w stronę miasta dobiega Mateusz. Jest już bardzo, bardzo niedaleko. Ja czekam, kiedy dobiegnie i pójdziemy coś zjeść. No, oczywiście jestem bardzo ciekaw, który dobiegnie, jaki będzie miał czas. Wybiegłem im już też naprzeciw, więc ostatni fragment biegliśmy razem. Jeszcze trochę, Mati, jeszcze trochę. Zaraz będziecie już poznawać dokładnie, gdzie jesteśmy w Zielonej Górze. Zaraz biegacze wybiegną już w zasadzie na ulicę miasta, potem jeszcze takimi bocznymi uliczkami, chodnikami dobiegną już pomiędzy, jakby na granicy miasta, pomiędzy miastem Zielona Góra, a Łąkami właśnie do naszej szkoły podstawowej, numer, nie pamiętam, czy to 18 jest? Parę zakrętów, tu widzimy już tę ruchliwą drogę z ronda, jeszcze tutaj coś chyba Mateusz dostał, ale nie wygląda jakby czegoś się napił, nie wiem co, muszę go zapytać, nie zdołałem go spytać. Mówi, że od tego bufetu zaczął się poważny ból, czyli mówi, że to było jakieś ostatnie 4 czy 5 kilometrów tutaj już chodnikami, ale po biegaczu widać to bardzo podobnie jak po kolarzu. Ja nie jestem w stanie rozpoznać, kiedy biegacz traci swoją formę, w sensie techniki biegania. U kolarza to widzę od razu, że ktoś się męczy, że ktoś już daleko nie pociągnie. No ale Mateusz dobiega, ja jeszcze tutaj biegnę z nim kawałek. Jeszcze tylko kawałek i jesteśmy na mecie. 11 pozycja z 51, jesteśmy przeszczęśliwi. Ja pobiłem swój rekord od 10 minut. Bardzo dobrze to rokuje na cały sezon. Dzięki za obejrzenie, a teraz jeszcze kilka obrazków z samego końca. Zbliżcie się do siebie. Medale. Robimy ujęcie. No, chwyćcie medale. O, to już chwyć medal. Gdzie się odcięło?
po drugim bufecie, po tym bufecie jednym. Czyli ile kilometrów przed metą? Jakieś 5, może 4. 4 przed metą, no aha, czyli 10 miałeś przebiegnięte. 10 leciałem fajnie. Leciałaś, było 12-13 km na godzinę. Pamiętasz, jakie? Ale gdzieś... śmiałem się, bo tak, przyjechałem na metę, ty mi coś opowiadasz, że nie mogłeś zabiegaczem nadążyć, że zapomniałeś mojego telefonu. Ja patrzę, samochód Pati stoi, ale nie mam. Dobra, jeśli chodzi o komunikację, to leżymy, nie? Ale bardziej się spodziewałem, że Paweł się zestresuje i nie weźmie roweru albo coś takiego, nie? Że przyjedzie po Mateusza i roweru nie będzie, no ale rower był. No. Czekaj, ty w ogóle miałeś... Czyli ty miałeś pierwszy czas miałeś dużo lepszy niż drugi, tak? To mnie jest miażdżąco lepsze. Czyli jest szansa, że za bardzo pocisnąłeś pierwszy, tak? No tak. To jest właśnie to, bo nie wiedziałem, jak bardzo się, że tak powiem... Jak siły. Jak to są życie. Ale nie, no zarobista sprawa. Zarobista sprawa. Taka przygoda. Sobie. Stoi po lewej stronie kobieta, po prawej stronie mężczyzna. Wygląda jak jakiś, nie wiem, no mini bufet. Mężczyzna trzyma w ręku kubek z piciem, myślę zarąbiście. I ten kubek z piciem tak wystawił. A on tym kubkiem mi pokazywał, że ja mam skręcić w lewo, nie? Ja jadę i wyciągam rękę po ten kubek, a on nie, w lewo! Kubkiem mi pokazuje. Myślę, zarąbiście tego kubeku, to nie miało być, ale dobrze, bo mi bidony pozamarzały. Wezmę ten kubek, nie dostałem tego kubka, to coś innego go miał. Pytanie, czy moje spodnie gdzieś są? Nie. Bluza ze spodniami leżały razem. Bluzę założyłem, spodnie nie ma. Niosę. Jeszcze czego chcą, żebym odebrał. Ja pierdzielę.